Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez szybką poradę od Babbel o tym, jak zmieniać wygląd naszej powtarzającej się grupy. Powtarzająca się grupa to taka kontrolka, w której ustawiasz jeden wiersz, jak on ma wyglądać, a on potem się powtarza, biorąc i wypełniając różne rzeczy na podstawie jakiejś listy rzeczy, na przykład z naszej bazy danych. Zobaczmy, jak można zarządzać, zmieniać wygląd takiej kontrolki, żeby lepiej dostosować ją do naszej aplikacji. Więc najpierw przejdźmy do nowej strony. Zróbmy sobie nową stronę w naszej aplikacji. Nazwijmy ją test, aby zacząć od pustej kartki. I tutaj mamy powtarzającą się grupę. Rzucamy ją. Ma, zobaczcie, 4 wiersze na dzień dobry. Jak ją sobie otworzymy, to nic nie będzie widać, ponieważ ona jest pusta. Możemy teraz sobie tutaj wkleić na przykład tekst, więc zobaczcie, wrzucam tekst i on się wszędzie tutaj nam powtarza. Do tej naszej grupy możemy przypiąć sobie typ, jakiś element na przykład z bazy danych, więc weźmy naszego usera, tutaj podepnijmy i wyświetlmy tutaj wszystkich naszych użytkowników. Tym sposobem będziemy mieli tutaj wszystkich użytkowników w naszej powtarzającej się grupie. Następnie do tego tekstu przypiszmy sobie coś, jakąś dynamiczną dane o naszym użytkowniku. Z obecnej komórki weźmy użytkownika adres e-mail. Możemy też jeszcze dorzucić coś obok. Rozszerzmy to i dorzućmy sobie tutaj jeszcze na przykład, co my tu mamy o naszym użytkowniku. E-mail, user is not empty. No nie mamy zbyt wiele rzeczy. Możemy dać, czy ma konto, no nie ma tu zbyt wiele ciekawych rzeczy, więc nie ma co wyświetlać. Możemy na przykład obecnej komórki indeks jeszcze wyświetlić. Wyświetlmy w takim razie naszą kontrolkę. Teraz zobaczcie, mamy jeden e-mail, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tutaj mamy numerki. Teraz przejdźmy do sedna naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie do wyglądu tej naszej kontrolki. Jak już ją sobie wrzuciliśmy, zrobiliśmy, to mamy tutaj kilka opcji. Mamy pierwszą opcję vertical scrolling, następnie rozszerzone wertykalne scrollowanie, pełna lista, konkretna liczba komórek oraz horizontal scrolling, czyli horyzontalne scrollowanie. Zróbmy, przejdźmy przez wszystkie je. Najpierw weźmy vertical scrolling, to sprawia, że nasza komórka, nasza kontrolka wygląda tak, odświeżę stronę, że mamy sobie tutaj pasek przewijania, po którym sobie przewijamy, jak dojdziemy do jego dołu, nawet nie całkiem do końca, to nam się później dociągnie z bazy danych więcej elementów. Zobacz jeszcze raz. Pasek jest długi, przejeżdżamy niżej, nam się dociągają kolejne elementy, wyświetlają nam się tutaj wszystkie. Możemy sobie tutaj określić, ile kolumn chcemy, żeby się wyświetlało nam w takiej komórce. Zobaczcie, możemy zrobić 2 na przykład. Wtedy obok siebie będą wyświetlały się maile i te numerki. Tak jak widzicie tutaj 1, 2, 3, 4. Możemy też zmienić liczbę wierszy na przykład na 3, żeby było ich trochę mniej. Po odświeżeniu wygląda to w taki sposób i niżej się to przesuwa, dociąga z bazy danych. Kolejna opcja, jaką tu mamy, inny styl layoutu, to jest rozszerzone scrollowanie. No i to jest często stosowane wtedy, kiedy chcemy wyświetlić dużo na naszej stronie. Tu zmniejszmy sobie liczbę kolumn na 1. OK. Zróbmy preview. Zobaczcie, teraz to wygląda podobnie do tamtego poprzedniego scrollowania, ale teraz pasek przewijania stał się tutaj. Jest po prostu na całej naszej stronie, mamy pasek przewijania. Tutaj możemy sobie w ten sposób przewijać po naszej liście. Jeżeli tych elementów będzie bardzo dużo, to będzie tak samo działało jak przy poprzednim scrollowaniu, czyli te kolejne elementy będą nam się dociągały z bazy danych. Teraz mam tu mało elementów, więc wszystkie na dzień dobry od razu zostały wyświetlone. Kolejny typ, kolejna możliwość to jest pełna lista. Po prostu nie będzie paska, będziemy mieli pasek przewijania, ale i też tak tutaj z boku, ale od razu na dzień dobry wyświetliły nam się wszystkie elementy z bazy danych, bo po prostu tak zaznaczyliśmy. I kolejna opcja to jest Fixed Number of Cells i tutaj możemy ustawić, ile dokładnie chcemy, żeby nam się wyświetlało. Czyli jak tu damy jedną kolumnę i 3 wiersze, to dokładnie tyle nam się wyświetli. Nie ma możliwości dociągnięcia tutaj żadnych kolejnych elementów, więc możesz na przykład mieć 1000 użytkowników, a tu chcesz wyświetlić
top 10 najlepszych użytkowników. Oni się nie dociągną, tylko właśnie dzisiaj wyświetlą. Będziesz musiał oczywiście ich tutaj w tym do search posortować w odpowiedni sposób. Nie będziesz musiał ich nawet ograniczać, bo to ograniczenie wynika tutaj z tej grupy powtarzającej się. I ostatni typ layoutu to jest horizontal scrolling. Tak samo działa jak ten vertical, z tą różnicą, że scrollujemy sobie, zobacz, tutaj w prawo. I mamy wiersz, jeden, jedna kolumna i lecimy sobie w prawo i znowu dociąga mi się coraz więcej elementów z bazy danych. Tak wyglądają, jest 5 typów layoutów w takiej powtarzającej się grupie. Tak one właśnie wyglądają. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Hej!